Halo, dzień dobry, dobry wieczór, w zależności w jakiej porze to ogląda. Ja jestem Adrian, a to jest odcinek 5 z serii 25 hektarów szczęścia. I jak w poprzednich odcinkach może mówiłem, będziemy zakupywać nowy ciągnik na farmę. Władymirec już jest bodajże przestarzały i w następnym odcinku będziemy go wystawiali na OLX czy tam Allegro. A poszukałem sobie w ogłoszeniach, że tutaj niedaleko jakiś gospodarz, już nie gospodarz, sprzedaje stare maszyny i upatrzyłem jakąś fajną 60. Zawsze to więcej koni niż Władymirec, a pewnie się przyda. Więc dobra, zadzwonię do gościa, pójdę do chaty tylko po telefon. Tu Halina poda mi telefon przez okno. A, dzięki. Dobra, dzwonię do gościa. Cześć, tu usiądę na ławce. To sobie zadzwonimy. Halo? Dzień dobry. Ja w sprawie tej 60, czy ogłoszenie dalej aktualne? Tak, jest aktualne. Jak pan mówi, może dzisiaj sobie pan przyjechać, bo tą 60 40 parę kilometrów, to tam to kawałek drugi pan ma. Linówka odliftowana, tu teraz przygotowana do sprzedaży, to posprzątana. Dobra, to ja zaraz do pana tam zajrzę, pojadę białym motorem Simpsona, więc niech pan tam się nie spodziewa za jakieś pół godzinki. Dobra, ja już tutaj jestem na podwórku, to będę czekał na pana. Dziękuję, w sprawie tam ceny i w ogóle to się dogadamy na miejscu. Dobra, niech pan przyjeżdża. Dobra, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. No, bardzo sympatycznie tutaj pan sprzeda nam tą 60. Zobaczymy jeszcze jak ona wygląda, więc wsiadamy na motor. Wsiadamy na motor. Odpalamy i jedziemy do tego jegomościa. Dobra, tu migacz na prawo. I lecimy do tego gościa. No i te 40 km może nie jest, może się trochę gościu pomylił, ale ja tu blisko niego mieszkam, to zaraz będziemy. No tutaj droga kiepska, to będą poprawiali niedługo. O, tu chyba. To chyba tutaj. Trochę zarosło tu u niego. Dobra, tu sobie koło chałupy jego stanę. Alu! Dobra. Dobry panu! Jest ta 60 jakoś tutaj w stanie? Tak, no to świetny stan. Widzicie, tutaj wszystko powymieniane, olej powymieniany, poliftowane, tylko odmalowana w tamtym roku, ale to się wysłużyło. Wysłużyło się wszystko. To bardzo dobry stan jest. Naprawdę, może pan sobie sprawdzić. Dobra, ja sobie ją zaraz tutaj odpalę. Odpalimy sobie 60. Dobra. Świetnie, kabina Sokółka. Tutaj wszystko działa. Biegi się w miarę lekko. Lekko się zmienia. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Ręczny działa. Dobra, jak tutaj z zewnątrz to wygląda? Wycieraczka się włącza na przycisk. Może sobie włączymy numloka na przycisk 4. Nie, nie działa. Nie tu. Chyba wycieraczka nie działa. A nie, działa. Ale włącza się na ten sam przycisk, co otwiera się drzwi. Dobra, to mało ważne. Tak, wszystko sprawnie. Prawe drzwi. Lampa robocza. Okej, tylnia przednie działają. Tylnia szyba na piątkę się otwiera. To chyba tutaj wszystko. Dobra, to sobie pozamykam. Dobra. Niech wchodzi odpalona. To sobie posprawdzamy. Podpompujemy jej tutaj paliwo. Okej, dobra. Otworzymy teraz maskę, zobaczymy jak to na tej
Jak ona tu wygląda? No widzę, coś tutaj było wymieniane, to jednak gościu mnie nie oszukał. Pajęczyna trochę, ale dobra, to tam się dojdzie wszystko. No jest naprawdę w dobrym stanie, więc biorę ją. Dobra, zamkniemy. Co ja otworzyłem w ogóle? Otworzyłem drzwi. Dobra, też można i tak. Dobra. No nie jest zła, naprawdę nieźle wygląda. Naprawdę, dobra, bierzemy ją. Alu, panu! Panie, bierzemy tą 60. Ile tutaj bierze pan za nią? Tutaj na ogłoszeniu pan miał cenę. Ogłoszenie 13 500. Dobra, płacę, płacę. Proszę bardzo. Już panu przelewam pieniądze na konto. Dobra. Jesteśmy kwita. Dziękuję za zakup. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. Dziękuję również. Dobra. Motorem. No motor zaraz. Zara jakoś tu. Wpierw zaprowadzimy motor, zaraz przyjedziemy po tą 60. Przejdę się najwyżej pieszo. W przyspieszonym czasie. No dzisiaj w tym odcinku będziemy tak... No po prostu ten odcinek taki bardziej zakupowy. Tą 60 udało nam się zakupić, dogadać się z gościem. A najważniejsze, że mamy już ją zakupioną, więc... Dobra. Lecimy po tą 60. Trochę przyspieszonym czasie. Dobra, jesteśmy już u tego gościa. Oj, nie tą stronę. Dobra. Wchodzimy sobie i lecimy na gospodarstwo. I w następnym odcinku już będziemy wystawiali sobie Władymirca na Allegro. Zobaczymy, po ile tam chodzą te maszynki. Ja nawet nie wiem, po ile chodzi, ja nie chcę zbytnio przepłacić ani za mało go sprzedać. Żeby za dużo, a nie za mało, tak prima sort. Żeby ta cena była, żeby mi się teraz zwróciło. Chociaż trochę za tą 60. Naprawdę dobry stan. A ciągnik nam się przyda, więc dobra, parkujemy sobie go na razie. Na razie sobie ją tylko koło ławki zaparkuję. Później najwyżej ją gdzieś odstawię. No i chyba koniec tego odcinka. Udało nam się sprowadzić tą 60. Zakupiliśmy ją tutaj od Władeczka, tak się nazywał na Allegro, Władeczek 238. No starszy pan, to widać, ktoś mu te konto zakładał, więc dobra. Do usłyszenia, myślę, że nie przepłaciłem za tą 60. Myślę, że to taka cena prima sort. Do usłyszenia, do następnych materiałów. Trzymajcie się, cześć.